Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Co w tygodniu od 19 do 26 lipca? Do soboty włącznie jeszcze kwadra owocu. Od poniedziałku kwadra korzenia. No i w niedzielę pełnia. Więc sadzenie, sianie i ochrona przed chorobami grzybowymi. Zapraszam. Przeglądam codzienny raport, jaki dostaję od spółki AgroSmartLab z aplikacji AgroSmartLab dotyczący chorób grzybowych, zagrożenia chorobami grzybowymi upraw. Ta aplikacja, z której korzystają rolnicy ekologiczni, ogrodnicy ekologiczni. I co widzę dla mojej okolicy? Parch jabłoni 100% zagrożenia, alarm. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, a więc wiśni, czereśni, śliw 100%. Rdza gruszy 100%. Mączniak rzekomy i mączniak prawdziwy, dyniowatych, w tym ogórków, 100% zagrożenia. Na szczęście zaraza ziemniaczana tylko 50%. Co to znaczy? To znaczy, że zbliża się pełnia, w niedzielę będzie pełnia, a przed pełnią i po pełni, w okolicach pełni, zawsze grzyby lepiej rosną. To już Wam mówiłem. W związku z tym i te chorobotwórcze grzyby lepiej rosną i zwiększa się zagrożenie chorobami grzybowymi, tym bardziej, że trochę popadało, że jest ciepło. W związku z tym, jeśli macie ekologiczne preparaty, warto teraz popryskać. Ja będę pryskał swoje warzywa, swoje rośliny ozdobne, o tym za chwilę, preparatem, który zawiera dużo krzemionki, który zawiera dużo krzemu, Eka Agra Protect, ale to może być także wyciąg ze skrzypu. To mogą być preparaty, których używacie ekologicznych na co dzień, własnego pomysłu bądź usłyszane od znajomych. Ważne, bo teraz te choroby grzybowe będą atakowały i będą się namnażały, te grzyby. Nie zapomnijcie, bo jesteśmy przy warzywach i przy jabłoniach, więc w ogrodzie użytkowym, ale nie zapomnijcie o roślinach ozdobnych, bo floksy, bo monardy, mączniak, teraz będzie je atakował. Przy okazji ilustracji ogrodu zrzućcie okiem na liście drzew owocowych. Moja śliwa oblepiona była mszycami. Te upały spowodowały, że te mszyce przeatakowały, spać się wytwarzała, pszczoły zbierały tę spać. Mszyce mogą roznosić bardzo niebezpieczną chorobę dla śliw, szarkę, i wtedy drzewo będzie prawie nie do uratowania. W związku z tym teraz warto sprawdzić. Ja opryskałem Nemazalem, opryskałem przeciwko mszycom to drzewko. Pojawiły się kilka dni później biedronki, więc plaga została zwalczona. Ale lustrujemy, sprawdzamy. Te wszystkie porażone pędy, te wszystkie nadmiarowe pędy będziemy cięli, bo za chwilę będzie dobry czas na letnie cięcie drzewek owocowych, w tym przede wszystkim jabłoni, ale drzewa pestkowe też tniemy latem. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie w nadchodzącym tygodniu. Za tydzień, w kolejnym tygodniu, jak będzie kwadra uprawy. Wczesne kapusty, twarde główki już opuszczają zagon. To już resztki, które zbieram. Pozostawiam jeszcze tylko sałaty. Niech sobie zakwitną, będę miał nasiona na przyszły rok. Więc zwalniają się kolejne zagony. Kwadra korzenia, która będzie od poniedziałku, jest świetnym czasem na wysiew warzyw. I nie tylko korzeniowych, wszelkich warzyw. W związku z tym, jeśli macie wolne zagony, wysiewajcie rzepę, rzodkiew, warzywa, które korzenie rosną, będą świetnie rosły, ale także sałaty, rukole, musztardowce, wszelkiego rodzaju rośliny, które będą potem dawały Wam plony w drugiej połowie sezonu, jesienią, które będą dawały plony. Sadźcie rozsady, rozsady kalafiorów, brokułów, późnych kapust. Jeśli ktoś jeszcze ma gdzieś, posadźcie rozsadę pora. Ja tutaj okryłem siatką na owady swoje wysiewy pora, rozsadę pora, żeby chronić, żeby on nie był, nazwijmy to w skrócie, robaczywy, żeby nadawał się do konsumpcji, a jednocześnie tę cykorię, którą pokazywałem Wam, sałatową, którą wysiewam do zbioru korzeni i pędzenia zimą, musiałem okryć też siatką na owady, bo w tym żywopłocie grabowym grasuje kos. Kos, który mi wiosną wyjadał ślimaki, który był pomocnikiem, w tej chwili wpada na zagon i wyjada mi cykorię, która kiełkuje. Rozdrabiaka straszny.
Nadchodzący weekend i przyszły tydzień to znakomity czas na to, żeby założyć plantację truskawek, nową plantację truskawek. Mówiłem to w poprzednim tygodniu, teraz powtórzę. Teraz założona plantacja, teraz posadzone sadzonki będą mieć dużo więcej czasu na to, żeby się solidnie ukorzenić i w przyszłym roku plon będą miały wyraźnie większy niż te, które będą sadzone we wrześniu czy w październiku, bo one niedobrze się tak ukorzenią jak te teraz sadzone. Przygotujcie dobrze ziemię, bo ta plantacja zakładana jest na 4 lata. Te rośliny będą rosły w jednym miejscu przez 4 lata. Dajcie kompostu, dajcie przekompostowanego obornika, może wióry rogowe jako nawóz długo działający. I wtedy sadzimy truskawki. Nie wapnujcie tylko. Truskawki nie lubią wapnowania. Dobry czas na dzielenie, przesadzanie bylin jeszcze nadejdzie. Czekamy do jesieni, ale teraz są rośliny, są byliny, które warto przesadzić, warto rozmnożyć. Taką jest między innymi kosaciec. Wykopujemy kosaćca, dzielimy go na te kłącza osobne, młode sadzonki, przycinamy liście i sadzimy w nowe miejsce. Podobnie jest z roślinami cebulowymi. Na te główne cebulowe, tulipany, narcyzy, czas na ich sadzenie jeszcze nadejdzie. Ale teraz z tych cebulowych zachęcam, żebyście posadzili zimowity. Zimowity, które przywitają zimę kwiatami podobnymi do krokusa. Zimowity, które będą potem wiosną miały piękne, zielone, takie duże liście. W związku z tym pamiętajcie, że w trawniku zimowitów może nie warto sadzić, jeśli zaczynacie wcześniej kosić, chyba że zaczekacie do czerwca z koszeniem, bo one wiosną mają liście, ale za chwilę będą witać zimę. Ja nie wiem, czy w połowie lipca mówić już o zimie, ale tak, będą witać zimę pięknymi kwiatami. No i równie ważne zadanie, podziwiamy motyle, które przylatują na rabaty ozdobne, szukamy różnych gatunków, ciekawych gatunków, a może paść królowej odwiedzi nasz ogród, a może jakiś inny wspaniały motyl. Motylobranie w tym tygodniu mamy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dobrego tygodnia, dobrego weekendu Wam życzę. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.